Jeszcze kilka słów chciałbym dopowiedzieć do tej konferencji, która przed momentem była. Mianowicie tam zostało poruszonych dużo, dużo ważnych rzeczy i myślę, że dobrze, że podchodziliście i na tej przerwie zadawali pewne pytania albo przez intencje, które składaliście, też pokazywaliście, jakie elementy tej konferencji były dla was ważne, istotne i dotyczyły waszych doświadczeń. Bo to pokazuje, że już teraz po pierwszej konferencji pojawiły się treści, które naprawdę były dla was istotne i ważne i po to tutaj jestem. Ale też dobrze jest pewne sprawy dopowiadać. Zapytam od razu, ilu z was miało okazję być na wczorajszej mszy świętej? No to większość, ale nie wszyscy. I tam była bardzo istotna homilia, powiem szczerze, nieplanowana, bo ja zupełnie coś innego planowałem, to tak czasami Pan Bóg wieje, że ja mam coś, ale wiem, że ja mam mówić o czymś innym i tak naprawdę wczoraj było. Odsłuchajcie sobie ci, co jej nie słuchali. Ona będzie umieszczona tak jak te dzisiejsze konferencje na tym moim kanale, który prowadzę, bo tam jest bardzo istotna informacja odnośnie tego, czym jest wiara, dzięki czemu tą wiarę możemy przekazywać naszym bliskim i też co jest przeszkodą dla zdrowego przekazu wiary. I tam był taki wątek, myślę, bardzo istotny, ważny, mianowicie z jednej strony wspólnoty, ale też miłości. Że w naszym życiu na ile będzie obecna miłość, na tyle też jesteśmy w stanie przekazywać wiarę naszym bliskim. Najpierw to musi być miłość do Boga i później siłą tej miłości do Boga jesteśmy w stanie kochać naszych bliskich. Najpierw współmałżonka, później też swoje dzieci. Jeśli tej miłości zabraknie, wtedy też niestety pojawią się kryzysy. I tutaj bardzo częsty wątek, który pojawia się odnośnie kryzysu wiary dzieci, skąd one się biorą. Ja zawsze wskazuję na trzy punkty. Pierwsze to jeżeli dziecko dostrzeże kryzys miłości między rodzicami. Czyli niestety dzieci z rozbitych rodzin i małżeństw, one są narażone na kryzysy wiary, bo tutaj zostały uderzone w bardzo czuły punkt istotny dla każdego człowieka. Jeżeli Bóg jest miłością, to jeżeli zabraknie tej miłości w życiu człowieka, to dziecko jako pierwsze kogo oskarży? Pana Boga, że do tego dopuścił. Więc albo go nie ma, albo że Bóg jest zły, bo przecież gdyby Bóg był dobry, to by nie dopuścił do tego, żeby takie zło wydarzyło się w życiu dziecka. Rodzice usiłują dziecku powiedzieć, że to dla twojego dobra, bo widziałeś, że się nie dogadywaliśmy z ojcem czy z mamusią. Nie, dziecko tak nie będzie patrzeć. To nie jest dobre dla dziecka, że się rodzice rozchodzą. A jeżeli dziecko wierzy w to, że to jest dobre, że się rozchodzą, to tam już jest kolejny dowód jakiegoś wielkiego nieuporządkowania. Więc to jest tylko wezwanie do tego, żeby dbać o tę relację małżeńską, żeby dziecko naprawdę wzrastało w tej właściwej atmosferze, atmosferze miłości. A jeżeli z jakich przyczyn niestety doszło do czego doszło, to trzeba naprawdę tutaj bardzo mocno modlić o tego ducha miłości, żeby on został gdzieś tam bardzo mocno udzielony temu dziecku, żeby pomimo tego, co się dzieje, ono czuło się kochane, chciane i akceptowane. Ale oczywiście też, no nie chcę tego za bardzo rozwijać, bo to można by mówić na ten temat długo, ta miłość nie może być ślepa, nie może być pobłażaniem, że skoro już tak się wydarzyło, a nie inaczej w twoim życiu, to ja ci będę zezwalała czy zezwalał na wszystko. Nie może być tak, że nagle te dzieci no, robią co chcą i właściwie ta miłość rodzica jest jakaś głupia, prawda, niewymagająca. Miłość musi być mądra. Więc o tej miłości na pewno warto pamiętać, żeby tego dziecku nie zabrakło. I to jest właśnie ten pierwszy powód, pierwsza przyczyna utraty wiary u dziecka. I dwa kolejne czynniki, które utrudniają przekaz wiary, czy jej wzrost, to jest obecność grzechu w życiu dziecka, szczególnie dorastającego dziecka. Rodzic, pamiętajcie, ma być jak ten strażnik, który gdzieś tam zawczasu potrafi zauważyć, jak i gdzie dziecko jest atakowane. I tutaj trzeba być bardzo przezornym, roztropnym, ale też jednoznacznym. Jeżeli jest pewność, że jakimś kanałem grzech wchodzi w życie dziecka, to trzeba dziecko od tego odcinać. I dzisiaj, bez wątpienia, większość kryzysów wiary związana jest u młodych ludzi z grzechami nieczystymi. I to nie trzeba myśleć i naiwnie łudzić się, że dziecko, które ma 10 czy 12 lat, ono nie doświadcza tego rodzaju pokus, że ono nie ma dostępu do materiałów erotycznych czy pornograficznych. Mają dostęp. Telefon komórkowy, filmiki, które dzieci sobie przekazują w szkołach, no to już jest aż nadto, żeby dzieciak został tym zatruty. I jak jestem zainfekowany, to niestety konsekwencją tego będzie odcinanie się od Pana Boga. Tak to ustawił Pan Jezus, mówiąc,
w jednym z błogosławieństw, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Żeby oglądać Boga, trzeba mieć czyste serce. Czyli żeby widzieć Boga, trzeba mieć czyste serce. Nie widzę Boga, to znaczy, że moje serce nie jest czyste. Tak to działa. I nieraz jak przychodzą do mnie młodzi ludzie, czy to do spowiedzi, czy na rozmowę, mówią, że nie wierzę w Boga, mam jakiś kryzys, to ja pytam, a co z grzechami nieczystymi? A ja skąd ksiądz wie, kto księdzu powiedział? Nikt nie powiedział, ty sam o tym mówisz, bo mówisz, że nie widzisz Boga, nie wierzysz w Boga. Oczywiście, jak mówię, to jeszcze mogą być inne czynniki, które prowadzą do takich kryzysów, ale często jeden pociąga za sobą drugi. Więc trzeba odcinać to, co może być takim kanałem. Czasami to jest telewizja, czasami to jest telefon komórkowy, czasami to jest jakieś środowisko, towarzystwo, koledzy, koleżanki zainfekowani, zepsuci. I tutaj też trzeba być bardzo roztropnym, żeby wiedzieć, w jakim środowisku obraca się syn czy córka, z kim ma kontakt. No czasami też trzeba powiedzieć stanowczo, słuchaj, z tym nie będziesz się spotykał, z tą koleżanką nie będziesz się widywała, nie będziesz u niej nocowała i tak dalej. Właśnie wczoraj też dzwoniła do mnie taka jedna matka, no i mówi, że dwie najbliższe przyjaciółki mojej koleżanki, jak się teraz dowiedziałam, co one tam robią prywatnie, jak nikogo nie ma, to ja powiedziałem, ty nigdy się już nie będziesz z nimi spotykała. Przecież to jest najprostsza droga do wykolejenia się mojego dziecka, aby oni się tam dalej spotykali. Więc też trzeba właśnie, jak ten strażnik, patrzeć uważnie, z kim dziecko ma kontakt, z kim się widzi i tak dalej. Teraz właśnie, dosłownie parę tygodni temu wróciłem z Chicago. Tam byłem przez 3 tygodnie i spotykałem się z różnymi ośrodkami polonijnymi, parafiami, wspólnotami. Jeden z ojców do mnie podszedł i powiedział, że proszę księdza, no właśnie, to co ksiądz mówi jest bardzo ważne, ja teraz się tego tak przekonuję naocznie, bo moje dzieci już są właściwie dorosłe, ale pomimo tego, że ja byłem tak zapracowany, że mi to dorastanie dzieci gdzieś umknęło, to teraz jakoś mi Pan Bóg pokazał, że ja jednak jestem cały czas tym pasterzem. On powiedział, ja to zauważyłem w momencie, jak się zacząłem więcej modlić, mniej pracować, więcej modlić, zacząłem się nawracać i nagle widzę, że ja mam być tym pasterzem, że to jest moje zadanie, to jest moje powołanie. I on powiedział wprost, że ja nie chcę być ojcem, którego nie dotyczą sprawy dzieci. Ja chcę, żeby dzieci do mnie przychodziły i rozmawiały, żeby się mnie radziły. I nawet jeżeli one mi o czymś nie mówią, no to ja zaczynam tę rozmowę, ja z nimi rozmawiam i one się otwierają. One się otwierają przede mną, wcześniej tego nie robiły. Ja mam dla nich czas. I tak powiedział, że teraz nareszcie widzi, co to znaczy być ojcem. To jest ten, który się interesuje życiem swoich dzieci. I też obydwoje z jego dzieci no, powiązało się w takie relacje, no, które nie są najbardziej szczęśliwe, no, mimo że są dorośli, mają do tego prawo, ale tam już właściwie to są sprawy zakochania i planowania dalszej przyszłości, a ci ewentualni współmałżonkowie no, nie będą najlepszymi dla tych jego dzieci. To on próbuje rozmawiać z tym synem, z tą córką, czy słuchaj, jesteś przekonany, że ten chłopak, czy ta dziewczyna będzie dla ciebie dobrym mężem, żoną, a spróbujmy przeanalizować, czym się zajmują, z jakich rodzin, jakie wartości w sobie noszą, w co wierzą i tak dalej. I tak powoli, powoli udaje mu się naprowadzać dzieci na właściwą drogę. Zachowuje ich wolność wyboru, ale z drugiej strony pokazuje jakąś inną perspektywę. I te dzieci w tym czują się bardzo bezpieczne, że ojciec im nic nie narzuca, nie zakazuje, ale tylko pokazuje, popatrz na to inaczej. Pomyśl, jaka będzie konsekwencja twojego wyboru za rok, za 10, za 20 i tak dalej. I też bardzo ważny jest element jego świadectwa, że on mówi, słuchaj, ja też kiedyś podjąłem taką i inną decyzję i skutki tego były, no niestety, niezbyt szczęśliwe. On przed dziećmi przyznał się do swoich błędów. Powiedział, że to było złe. I on powiedział, że ja nagle przekonałem się, że to jest ważne dla dzieci, że ja potrafiłem się przed nimi przyznać, że gdzieś popełniałem błędy. Że nawet potrafił się przyznać, że słuchajcie, ja teraz żałuję, że przez 10 lat, kiedyście były małe, to ja większość czasu spędzałem na wyjazdach w pracy. Jakbym mógł cofnąć czas, to bym tego nie zrobił. No ale teraz staram się to troszkę inaczej wszystko organizować. A Pan Bóg mu w tym błogosławi. Więc na pewno trzeba też być tym, który się interesuje życiem dziecka i ma wpływ na osoby, które się spotykają z waszym dzieckiem. No i ten trzeci czynnik, który gdzieś zaburza wiarę dziecka, to jest lenistwo. Dzieci nie pracują. Dzieci nie pracują fizycznie i tragedia jest, jeżeli zabraknie tej pracy fizycznej, szczególnie w wychowaniu chłopaka. To go wykolei.
młody chłopak potrzebuje do prawidłowego rozwoju pracy fizycznej, wysiłku fizycznego. To nie tylko wysiłek fizyczny polegający na sporcie, ale też bardzo konkretnych prac, które warto zadbać, żeby to dziecko wykonywało. Tak samo praca jest potrzebna dziewczynie. To nie tylko dotyczy chłopaków, ale u chłopaka, jeżeli tego zabraknie, to będzie tylko furtka do grzechów nieczystych i wielu innych tam problemów. Więc myślę, że warto do tego wrócić, czy dziecko się bardzo rozleniwiło, bo ma taki dostęp do tego telewizora, komputera, ile tego czasu przy tym spędza, a ile poświęca na zdrowy, konkretny wysiłek, który powinien się pojawić w życiu. To są takie sprawy, o których tak na początku chciałem powiedzieć. Druga rzecz, której chciałbym dopowiedzieć do tej poprzedniej konferencji, to jest to, mówimy o tych wspólnotach. O tych wspólnotach, które są tak bardzo ważne i potrzebne w tym prawidłowym rozwoju i szukaniu odpowiedzi na to, jak wychowywać swoje dzieci. Popatrzcie, są te wspólnoty ludzkie i dobrze jest u nich szukać pomocy. Niekoniecznie od razu trzeba szukać specjalistów, jak psycholog, pedagog, psychiatra i tak dalej. Dzisiaj oni są jakby najłatwiej dostępni, ale wiemy, to po pierwsze kosztuje, a po drugie niekoniecznie oni udzielają takich porad, które są dobre i słuszne. Na pewno czymś bardzo ważnym i potrzebnym są te wspólnoty wartości, czyli na przykład w ramach jakiegoś tam kościoła domowego, czy choćby spotykać się w ramach, nie wiem, parafii, osób, które są tutaj ojcami, matkami, są takie wspólnoty, na przykład różaniec rodziców za dzieci, co jakiś czas spotykać się, rozmawiać między sobą w kilka rodzin małżeństw, dzielić się problemami, troskami i rozmawiać ze sobą. To jest na pewno to, przez co Pan Bóg chce was prowadzić, ale też polecam, żebyście nie zapominali o tych wspólnotach, których nie widać, wspólnotach świętych z nieba, którym warto powierzać wychowywanie swoich dzieci. I tak kiedyś pewien ojciec mówił o swojej córce, która bardzo się pogubiła, że on, kiedy już stracił wszystkie ludzkie możliwości, żeby wpływać na jej wybory, to zaczął bardzo modlić się do świętego ojca Pio. I nagle on zauważył, że ta córka z pewnych rzeczy rezygnuje, sama, które były złe, a ojciec to widział i nieraz jej mówił: zostaw to, nie spotykaj się z tymi koleżankami, czego nie idź tam. Ona nagle sama zaczyna z tego rezygnować. I nagle się tam też otworzyła, że, no, że dzisiaj miała taki zły sen, że się przyśnił jej jakiś taki zakonnik, który ją wyzywał i zagroził jej piekłem. No i ona czegoś tam nie, że jeżeli ona tam pójdzie, to on jej tak po prostu, że ją popamięta. A się tata uśmiechnął, tylko pokazał, przyniósł zdjęcie i zapie, czy to był ten? Ona taka zdziwiona: tak, to był ten. Ojciec pił. Także on ją tam ustawił troszkę we śnie. Ale ona nie odczuła go jako wroga, ale jako kogoś, komu zależy. Bo ten tatuś to był taki trochę dobrotliwy, jemu zabrakło odwagi, żeby tak troszkę surowiej do tej córeczki, a czasami też tak trzeba, z miłością, ale surowo. A ten ojciec się tak nie patyczkuje, ojciec pije jak trzeba, to potrafił, tam, po imieniu. I ona się zaczęła po prostu do niego modlić, ten tata przekonał ją do tego i ona rzeczywiście zawierzyła to swoje życie ojcu Pio i on jest jej takim przewodnikiem duchowym. To jest już ten etap życia tej dziewczyny, że ona tak może powiedzieć, więc dobrze jest szukać pomocy z nieba, modlić się do anioła stróża, swojego dziecka. Każde wasze dziecko ma swojego anioła stróża i modlcie się, rozmawiajcie z tym jego aniołem stróżu. Że aniele stróżu mojego dziecka, pilnuj tego mojego dzieciaka w szkole, rób co tam trzeba. Bo tutaj interwencje są naprawdę niezwykłe. Jedna matka się modliła do anioła stróża swojej dorosłej córki i tam wiem, że ona sama zresztą to mówi, że została cudownie ocalona z pewnego wypadku samochodowego. Ona sama to się raczej nie modliła. Ale jak doszło do tego wypadku, to pierwszą rzeczą, jak ona się obudziła, ocknęła w tym samochodzie, rozbitym w strzępy, to właśnie był właśnie taki obrazek anioła stróża. Gdzieś on był w samochodzie najprawdopodobniej. I ona się obudziła z tym obrazkiem anioła stróża. Taki stary obrazek, prawda? Tam dzieci, ten anioł i dwójka dzieci nad rzeczką, prawda? I taki obrazek tutaj się pojawił i ona powiedziała, że anioł stróż ocalił mi życie, ale matka modliła się do tego anioła stróża własnego dziecka, żeby ją chronił. Inna z kolei kobieta dawała mi takie świadectwo, że też miała taki etap swojego życia, że bardzo się gubiła i zaczął się nią interesować pewien mężczyzna, no, który niestety nie miał wobec niej dobrych zamiarów.
I ten anioł stróż ciągle jej przeszkadzał w tym, żeby ona się spotkała. Były jakieś przeszkody. Ona chciała z nim się koniecznie umówić, bo to był bardzo atrakcyjny mężczyzna. Ale co się miała z nim umówić, to ciągle były jakieś przeszkody, albo zdrowotne, albo zewnętrzne, albo gdzieś autobus się spóźnił, a nie przyjechał pociąg i tak dalej. No i w końcu chłopak stracił zainteresowanie tą dziewczyną. A anioł stróż po prostu przeszkadzał w tym, żeby doszło do takiego spotkania i właściwie ją uchronił przed czymś bardzo, bardzo niebezpiecznym. Także takich przykładów jest wiele. Niektórzy rodzice też bardzo świadomie wybierają imię dla swojego dziecka, właśnie takie, które mogłoby je ochronić. Ochronić, ale nie magicznie, że imię to równocześnie ochrona, ale że za tym imieniem stoi bardzo konkretny święty, który ma być opiekunem dla mojego dziecka. A więc na przykład jakieś dziecko dostaje na pierwsze czy na drugie, na przykład Faustyna, bo rodzic ma taką wielką cześć i zaufanie do świętej Faustyny, że wie, że ta święta Faustyna się dobrze będzie opiekowała moim dzieckiem. Albo na przykład jest synek, no i rodzice dają mu na imię pierwsze czy drugie, nie, tam Michał, bo święty Michał Archanioł, albo na przykład święty Józef, no ta plejada świętych jest wielka. Ale popatrzcie, że już na poziomie wyboru imienia rodzice oddają to dziecko jakiemuś świętemu pod opiekę. I mnie troszkę przeraża to, jeżeli jako kapłan prowadzę te spotkania przedchrzcielne i pytam rodziców, jakie nadają swojemu dziecku imię i tam nie ma żadnego odniesienia do świętych, że to są takie jakieś wyssane z rękawa imiona pogańskie, nieraz odnoszące się wręcz do osób, które no słynęły z jakiejś tam rozpusty czy coś takiego. No i co? Oni mają reprezentować w życiu dziecka te w cudzysłowie wartości, pseudowartości. Dziecko ma za tym iść, no bo matka była zakochana w jakimś przystojnym aktorze i dlatego dała dziecku, żeby dziecko, nie wiem, no, było jak ten aktor, tak bogaty, popularny, atrakcyjny, prawda? Nie wiem, może zepsute jeszcze, dodajmy, bo tak to najczęściej jest. A brakuje odniesienia do życia świętych, albo wręcz nawet jakichś tam pogańskich bóstw nieraz się, czy tam postaci historycznych, no, które słynęły właśnie z jakiegoś tam okrucieństwa. Więc tutaj trzeba być bardzo, bardzo roztropnym i już na tym wczesnym etapie można odwołać się do tych świętych, którzy chcą nam pomagać. A jeżeli patrzycie na imiona swoich dzieci i nawet jeżeli nie było waszej intencji, żeby tam się jakiś święty tym dzieckiem opiekował, to jeżeli teraz rozpoznajecie, że w tym imieniu dziecka, za tym imieniem stoi jakimś świętym, to zacznijcie się do niego modlić, żeby wspierał, pomagał. Kiedyś asystowałem przy egzorcyzmach, gdzie no, szatan się objawił w tej dziewczynie, to była moja uczennica. I kiedy ksiądz egzorcysta zaczął modlić się właśnie do świętej Faustyny, bo dostał takie natchnienie, no to ten szatan w niej szalał. A to na czym polegało, że szatan w niej szalał? To polegało na tym, że nas było 5 dorosłych i my nie byliśmy w stanie utrzymać przy ziemi dziewczyny, która miała tam 17 lat. Że ona robiła z nami przez 3 godziny, co chciała. Rzucała na lewo, na prawo. No to nie ma takiej opcji, żeby człowiek miał tyle siły fizycznej, żeby przez 4 godziny pomiatać 5 dorosłymi facetami, którzy ją trzymali. Także ona to wszystko miała od szatana i szatan przez nią mówił. I kiedy właśnie on się zaczął modlić do tej Faustyny, to takie wyzwiska szły pod adresem tej Faustyny. Ta ruda, ta gruźliczka i tak dalej. On ją rozpoznał. Tylko nie ona. No i później już to się pomyślnie skończyło. Dziewczyna została uwolniona. Po prostu pytał ją, ten ksiądz przy mnie, że dlaczego Faustyna jest taka ważna w twoim życiu. A ta dziewczyna mówi, no bo to jest moja patronka z bierzmowania, ja kochałam Faustynę. No i ta Faustyna czuła się w jakiś szczególny sposób zobowiązana do tego, żeby pomóc tej dziewczynie. No, jeden z wielu przykładów, dlaczego warto modlić się o pomoc do świętych. I bez względu na to, czy to dziecko jest powiązane imieniem, czy nie, zawsze możemy się modlić na każdym etapie życia do dowolnego świętego. Oni zawsze są do naszych usług, tak można powiedzieć, chcą nam pomagać. I jeszcze taka rzecz, którą chciałbym dopowiedzieć, mianowicie mówiłem o tym kapitale duchowym, który idzie za jakąś rodziną. Ale skupiłem się na tym, że może być ten negatywny kapitał duchowy, że jakieś tam grzechy lenistwa, pychy, bezbożnictwa, nieczystości, obżarstwa i tak dalej. Wszystko, co w tych 7 grzechach głównych, to może iść za rodzinami. Trzeba być czułym i wrażliwym, że diabeł będzie po prostu atakował tymi samymi pokusami osoby z danej rodziny. Ale też jest druga strona medalu, czyli ten dobry kapitał, który idzie za rodziną. Całe dobro, które pojawiło się w życiu przodków, rodziny też wpływa na życie kolejnych pokoleń.
Więc to ma znaczenie, że tam gdzieś wśród przodków była jakaś wybitnie Boża osoba, że ona wypracowała wiele dla całej rodziny, dla całej wspólnoty. I Pan Bóg będzie błogosławił tej rodzinie ze względu na tą osobę. To nawet mamy dowód tego w dzienniczku świętej siostry Faustyny, gdzie Pan Jezus mówił o dwóch starszych, schorowanych, cierpiących siostrach w jednym z domów zakonnych i Pan Jezus powiedział, że błogosławię wszystkim siostrom mieszkającym w tym domu ze względu na te dwie starsze, schorowane, cierpiące osoby. Ich cierpienie, ich posłuszeństwo wyjednuje wielkie łaski dla całej rodziny. A więc to dobro, które jest obecne w was, wasze modlitwy, wasze cierpienie, zgoda na to, co trudne, ono będzie wpływać i promieniować na wielu innych, których włączycie w obręb tej modlitwy. I tak samo, może ktoś wśród przodków był taki, bardzo Boży, o tym nie wiecie, ale on wypracował jakiś wielki kapitał dla całej rodziny, z którego czerpiecie. Nieraz jest to właśnie tak, że ktoś nagle się tak po prostu nawrócił w rodzinie, bez niczego. To nie, że bez niczego. Być może tam jakiś przodek na to ciężko zapracował. I tutaj jest coś niesamowitego, wielka łaska i dobro, które wpływa na całą rodzinę. A więc mówię to po to, żeby was przekonać, że wy też jesteście tym trybikiem w tej maszynie, która może zyskiwać kapitał dla całej reszty. Że to, że ktoś w rodzinie jest bardzo daleko od Pana Boga, to nie znaczy, że tak już będzie i że jest potępiony. Że wy możecie się za niego modlić, za niego ofiarowywać swoje cierpienia, za całą rodzinę. I Pan Bóg ze względu na wasze posłuszeństwo, wasze dobro, modlitwę, będzie błogosławił wielu, wielu, którzy są włączeni w obręb tej rodziny, a tym bardziej będzie chciał błogosławić waszym dzieciom. To, że teraz jest tak, a nie inaczej, to jeszcze niewiele znaczy, ale to dobro, które się dzieje w waszym życiu, ono gdzieś tam zaprocentuje w przyszłości, za ileś lat. Także nie zrażajcie się tym, że teraz mogą być jakieś problemy z tym dzieckiem, bo za parę lat możecie oglądać już innego człowieka. No i jeszcze taka jedna rzecz, mianowicie, że na pewno bolesne jest słyszeć o tym, że te skutki grzechów rodziców przechodzą na dzieci, ale też w pewnym stopniu i do pewnego momentu. To jest prawda, ale pamiętajmy też, że dzieci na pewnym etapie, one same już się stają odpowiedzialne za to, co się dzieje w ich życiu, i dobrego, i złego. I rodzic nie może się do śmierci oskarżać za to, że w życiu jego dzieci jest obecnie jakieś zło. Że na pewnym etapie, i to już nawet można powiedzieć wczesnym, dziecko ma takie rozeznanie, że czyni zło i wybiera zło. I to już jest jego odpowiedzialność. I nie będzie mogło się zasłaniać, że a dzieje się tak dlatego, bo przyszedłem na świat nieślubny, że dzieje się tak dlatego, bo tam coś i tak dalej. Że ciągle będzie wszystkich obwiniało, tylko nie siebie. I biedny rodzic słucha właśnie takiej konferencji o tych różnych skutkach swoich grzechów i się coraz bardziej oskarża za całe zło życia swoich dorosłych dzieci. No nie, to nie jest tak. No to na pewnym etapie już człowiek sam podejmuje pewne decyzje i on będzie odpowiadał za to zło. Bo nawet jeżeli jest w jakiś sposób okaleczony, doświadczony pewnym złem, cierpieniem, to jednak też otrzymał od Pana Boga odpowiednio wielkie łaski, żeby się od tego uwolnić, żeby to przezwyciężyć. Jeżeli on po prostu to poodrzucał i coraz bardziej pogrąża się w tym złu, to już jest jego wina, a nie wina rodzica, że kiedyś tam zbłądził i popełnił jakiś błąd. Więc nie oskarżajcie się też za wszystkie grzechy i błędy własnych dzieci. Nie wiem, czy zrozumieliście mnie. No to dobrze. No, modlić się możecie, ale też nie o to chodzi, żeby się tam do śmierci oskarżać, bo dzieciak ciągle gdzieś tam się wykoleja. To już jest jego odpowiedzialność przed Panem Bogiem. I to trzeba mu powiedzieć wyraźnie. Słuchaj, to już jest twój wybór życiowy i ty za to odpowiesz. Będziesz ponosił skutki, konsekwencje. No i tak to będzie wyglądało.